Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz i witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Xceed, hybryda typu plug-in i chciałbym przy okazji tego samochodu powiedzieć kilka słów a propos programu Eco Drivers. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Xceed, hybryda typu plug-in, czyli 1.6 wolnossące, 105 koni plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 141 koni i 265 Nm momentu obrotowego. Akumulator trakcyjny o pojemności 8,9 kWh, co daje nam zasięg do 59 km. Co prawda w tej wersji ten zasięg będzie mniejszy, obstawiam, że do 50 ze względu na felgi 18. Wersja wyposażenia Business Line z pakietem DriveWise albo z pakietem bezpieczeństwa. Cena cennikowa prezentowanego z egzemplarza, prezentowanego samochodu na rok 2023 165 tysięcy złotych brutto, po dopłacie za lakier metalizowany 2,5 tysiąca złotych i po dopłacie za pakiet bezpieczeństwa również 2,5 tysiąca złotych. Samochód bardzo dobrze wyposażony. A co najfajniejsze, hybryda typu plug-in, czyli już mamy tutaj przyjemność z jazdy na prądzie i oszczędności z tego tytułu wynikające. Kolor Orange Fusion. Myślę, że też do tego nadwozia wygląda dobrze. I a propos tego, co powiedziałem na początku, Eco Drivers programu, czyli jeżeli ktoś, użytkownik, właściciel tego samochodu, współwłaściciel tego samochodu posiada, użytkuje instalację fotowoltaiczną, to możemy udzielić rabatu na to auto, na takie auto 9%, czyli od 165 tysięcy złotych. Weźmy kalkulator. 165 tysięcy minus 9% daje nam to 150 150 zł za bogato wyposażoną hybrydę typu plug-in, ten co prawda już przygotowany do wydania, więc możemy zamówić bliźniaczego w innym kolorze, w innej wersji, zapraszam. Ale mamy też Sida Kombi, prezentacja tego Sida Kombi w wersji L wkrótce. Na tamten samochód również możemy udzielić 9% rabatu, jeśli ktoś posiada, użytkuje instalację fotowoltaiczną. Zapraszam do kontaktu 585236636. Natomiast wróćmy do tego auta, czyli do wyposażenia. Oczywiście reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, czujniki przód-tył, kamera, asystent pasa ruchu dwupoziomowy, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, kluczyk zbliżeniowy, podświetlane klamki. Obejrzyjmy wnętrze. Jak to w Business Line, wszystko wykończone na miękko. Tutaj elektryczne składanie lusterek. Regulacja wysokości świateł, regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy, bo w Business Line mamy cyfrowe zegary, włączenie, wyłączenie martwego pola, pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, wyłączenie harmonogramu ładowań, czyli jeżeli ktoś sobie ustawił, że mają pobierać prąd tylko w taryfie nocnej na przykład, albo tylko w ciągu dnia, jeśli słońce świeci, to tym przyciskiem to wyłączamy i on od razu zaczyna się ładować, jeżeli jesteśmy poza tymi godzinami. Tu wyłączenie trakcji, otwarcie wlewu paliwa. Wielofunkcyjna kierownica, kierownica oczywiście podgrzewana, skórzana, sterowanie zestawem głośno mówiącym, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tempomat aktywny, tu przeklikujemy odległość do auta poprzedzającego. Cyfrowe zegary, za chwilę Wam pokażę, jak ta grafika się zmienia. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługą Kia Connect. Przy hybrydach plug-in nabywamy trochę więcej funkcjonalności niż w tradycyjnym samochodzie spalinowym. Między innymi start ładowania, koniec ładowania, szacowany czas ładowania, procent naładowania akumulatora, więc tutaj no jest jeszcze większy sens, żeby zainstalować sobie tą aplikację i połączyć ją z samochodem. Dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Nie ma tu niestety elektrycznie podgrzewanej przedniej szyby. Podejrzewam, że za dużo prądu pobiera. Tryby jazdy EVHF i automatyczny, sport. Elektryczny, ręczny, auto hold, dwa uchwyty na kubek, podłokietnik przesuwany. Fotel kierowcy, manualna regulacja wysokości, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego,
dobrze wyprofilowany, wygodny, po środku materiał, po bokach skóra ekologiczna, ale ładnie to wygląda i przyjemne w dotyku jest. Zajrzyjmy do tyłu, tu już twardo, ale tu, gdzie trzymamy rękę, mamy miękki materiał. Po bokach dwa isofiksy, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek i kanapa dzielona 40-20-40, czyli mamy możliwość złożenia środkowej części i przewiezienia czegoś dłuższego. Nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Sporo miejsca dla pasażerów drugiego rzędu. Kamera. Kabel do ładowania, który dostajemy w zestawie. Czyli maksymalnie ten kabel tutaj widać, może podać 3,6 kWh. Czas ładowania z tego kabla do gniazdka około 3 godzin. Może z małym haczykiem. Ale tutaj też można regulować moc tego ładowania. Hef. Ładne chromowane nakładki na progi ochronne. Jeszcze raz kanapa i szybki rzut na deskę. Wszystko jest tak, jak być powinno. Nowocześnie, ale jednak zostało jeszcze trochę fizycznych przycisków i to fajnie. Fotel pasażera również podgrzewany, również z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. I deska. Deska miękka, przeszycie, schowek. Co powiecie? Początki hybrydy typu plug-in w X-ie były trudne. To było jakieś 3 lata temu. Jeszcze nie było przekonania do tych hybryd. No dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. No chociażby ten samochód jest na to najlepszym dowodem. Nie zdążyłem go nagrać jako dostępnego od ręki, a nagrywam go jako przygotowany do wydania. I tak jak powiedziałem na początku, rabat Eco Drivers, czyli 9% rabatu, jeśli ktoś posiada instalację fotowoltaiczną. Zobaczmy, o, mamy już zasięg 46 km, chociaż on nie jest naładowany do 100%. Przepływ energii. Te informacje z nawigacji. Układ ogranicznika prędkości, asystent pasa ruchu. Aktualna prędkość. EV, czyli tryb elektryczny. No i ta jazda w tej ciszy na prądzie jest naprawdę niesamowita. Nie będę teraz okna otwierał, żeby nie pobrudzić, ale musicie mi wierzyć na słowo. Mogę Wam pokazać jeszcze, jak wyglądają grafiki zegarów, co tutaj można poustawiać. Bo tą grafikę można zmienić. Wchodzimy w pojazd, zestaw wskaźników, motyw zestawu wskaźników i albo mamy połączone z trybem jazdy, albo klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C. Dynamiczne, jeszcze raz, dynamiczne i te dynamiczne zmieniają się zależnie od pogody, pory dnia, pory roku, wielu czynników, więc nudy na pewno nie będzie i pozostałe, ale zostawimy tak jak fabrycznie, czyli zgodnie z trybem jazdy. Było ostatnio pytanie o to, jak włączyć system rozpoznawania znaków drogowych w SID-zie. Proszę bardzo, wchodzimy tutaj w ustawienia, asystent wspomagania, jazda komfortowa. Tutaj SLW, ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości. Możemy sobie jeszcze przeklikać system bezpieczeństwa. Tu hamowanie, można opóźnić działanie tego hamowania autonomicznego. Tutaj asystent wspomagania kierowcy i dźwięk tego asystenta, głośność. Można ustawić, żeby przyciszał radio, żeby dać sygnał z tych systemów. Tutaj system monitorujący zmęczenie i wiadomość, gdy poprzedzający pojazd oddala się, to jest fajne. Aktywny asystent, jeśli chodzi o hamowanie autonomiczne, bezpieczeństwo na pasie ruchu, asystent, bezpieczeństwo dotyczące martwych punktów, aktywny asystent, układ bezpieczeństwa przy parkowaniu, tylny boczny układ bezpieczeństwa, to jest ten monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Bogato wyposażona wersja,
165 tysięcy cennikowo, ale jeśli zastosować rabat EcoDrivers, to już mamy 151 tysięcy. Oczywiście tutaj też można zastosować inne rabaty dla działalności, dla wolnych zawodów, dla służb mundurowych. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Gniazdo ładowania. Tu oczywiście type drugi. I serce tego układu, czyli silnik spalinowy, 105 koni. Silnik elektryczny w sumie 141 koni i 265 Nm momentu obrotowego. Bardzo fajna konfiguracja, bardzo fajny kolor. Ponadczasowa linia nadwozia. Myślę, że to jest samochód, który za 3, 4, 5 lat nadal będzie atrakcyjny, nadal będzie się podobał. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Dzielcie się tym filmem, możecie udostępniać, będę wdzięczny. Do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.